Halo, willkommen, no Janusz z tej strony, witam was ludziska gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Marco Polo w Bannerlordzie. Tak sobie zajechałem z niemieckiego, jako że wiadomo, tworzymy zakon krzyżacki, by się lepiej wczuć w klimat. No i są ci kurde asasyni cholerni, którzy nam chyba karawanę wcześniej splądrowali. W ogóle ta latarnia jak się ładnie świeci, patrzcie! To dopiero teraz zauważyłem, ale pytanie, czy się też tak świeci za dnia, czy jedynie w nocy. Bo w nocy naprawdę daje, wow, jest taka animacja, zobaczcie, to jest ruchome, fajny efekt. Czy to nie jest taka zwykła, jakaś dziadowska bitmapa i teraz uwaga, no, nie świeci się, ale kozackie ludziska. To mamy, zobaczcie, flotylę jakichś Katarów, czyli takich chrześcijan, coś ten tego jest. W ogóle, czy ich wcześniej nie atakowałem? Wydaje mi się, że chyba tych gości dorwałem, ale na to wygląda, że jednak, o, że nie. Powiedział, o, sorry, to nie ciebie chciał napaść, kolego. Ziomeczku, zostaniesz zmasakrowany. Wydaje mi się, że była z niej bitwa. Czyżbym nie zapisał? Możliwe, możliwe. No. No to kurde, mam nadzieję, że dzisiaj już nam się uda załatwić ten, wiecie, państwo własne. No tak właśnie myślę, kurde, ile tych żołnierzy mieć tak, by spokojnie ten Hamburg się wybronił. Bo od razu musimy znaleźć jakiś klan, który możemy do siebie zwerbować. O, to jest most! Ja pizgam. By w tym klanie, uwaga, 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 by temu klanu zaoferować ten zamek, który mamy. To by było super, ale lubię bitwę o most. Bitwę o most są naprawdę kozackie, przyznaję się. Nie, naprawdę bitwę o most to jest po prostu rewelacja. No i tak, oni są takich, zobaczcie, kolorków mocno czerwonawych. Czy byłbym w stanie jednego jego mościa... Ojojoj, ojojoj, mój koń prawie na strzał opadł, kurde, coach leci, fuck! Dobra, czekajcie, chowam się. Żeby nie było, bo mój koń dostał sobie w oko i praktycznie w nos dostał. No i było blisko, żeby poległ. No ale tu już, zobaczcie, moja ekipa naparza, skórz, z łuków. Powinniśmy wrogów na spokojnie skajtować. Widziałem, że już ma nową modyfikację do Bannerlorda. Taka jeszcze bardzo, bardzo wczesna wersja, która ma przynosić nas do XII-wiecznych Chin i nie tylko. Bo mają być też, ma być też Japonia, jakieś tam frakcje mongolskie. Fajnie, fajnie, powiem. Nazywa się to chyba Oriental Empires albo Oriental Dynasties. Chyba Empires. Na pewno jak to wyjdzie, grać będziemy. Bo jak wiecie, lubię takie klimaty. Chciałbym najbardziej jakąś Azję Centralną albo w ogóle całą Azję. Na przykład w wieku VIII albo właśnie tym XII lub XIII. To byłoby fajne. Dobra, ile ich tam w ogóle jest? Ich tam jest niedużo. Wiecie co, może ja to po prostu skończę tą kawalerią i tyle, bo tak będziemy na nich naparzali. A chociaż nie, bo ja... Dobra, nie, bo idą, to nie, czekajcie. To będzie egzekucja. Myślałem, że oni tam stoją w miejscu. A jako, że do nas idą, jadą, to możemy sobie ich tak, zobaczyć dziabnąć. Tylko tak, tutaj widzę, że... Oho, zobaczcie, no kolega... O, jaki Mongo w ogóle, Mongolian Light Lancer. I ładnie wygląda. Dużo lepiej niż Kuzaici z podstawki, znacznie lepiej. No dobra, no panowie, skupić się na tych dziadach, na tych kurde wieśniakach, w ogóle co jest? Ci mają jakieś widły i tak dalej, ale obrywają, no jednak nasze strzały, ole go zdzielił. To jest kto? Co to jest za jednostka? To jest kastylijski weteran. Ole wyrwał, zobaczcie, ze strzału teraz, bardzo ładnie. O, rękę chyba uciąłem, no i spoko, no i mamy to, zobaczcie, mamy to. Zwycięstwo należy do wielkiego Nojanusa. Nawet wiadomo, że zwycięstwo było akurat oczywiste, bo tam wróg miał 200 żołnierzy kilku, a ja miałem no, całą armię, tak? Ale ładnie teraz obrywali. No i dobra, bierzemy każdemu, dajemy rozkaz do ataku, żeby już to skończyć. No i wracamy chyba na północ, co? Wracamy na północ, jeśli tak będziemy tutaj dłużej kręcić. Nic tutaj nie wydaje mi się, bym był w stanie ugrać takiego istotnego. Cały dzień nagrywam, powiem wam. Wcześniej 4 odcinki z Bannerlorda, jeden odcinek z Medievala, jeden odcinek specjalny, jeszcze muszę nagrać się z... Ten, kolejny i byłoby super, gdybym jeszcze jeden zdążył. No, a rano jutro pobudka, kurde. No ale niestety nie będę miał możliwości przez najbliższy niecały tydzień nagrywać, dlatego no, nagrać trzeba, bo mój ukochany YouTube jest moim priorytetem, jest najważniejszy, dlatego no, trzeba, kurczę, o nim pamiętać i go nie zaniedbywać. Pisaliście, że garnizony werbują też z lochów jednostki, z jeńców. Fajnie, dzięki za info. Przyda mi się, na pewno wiem, że teraz tam, gdzie się da, tam będę tych jeńców dawał, aniżeli sprzedawał w karczmach. No bo wiadomo, w karczmach to jest kasa, siano, dużo pieniędzy, no ale kurde bele, wiecie jak jest. To co, możemy udać się na północ, troszkę pewnie naszych żołnierzy awansowało. O Jezu, mi się chce beknąć, ale nie. Jadłem sobie teraz truskawki ze śmietaną, lubię je bardzo, to właśnie to mi się podoba w wakacjach, wiecie, na okres tej późnej wiosny, lata, no że jest to bardzo takie fajne, popularne danie, tak jak zawsze na jesień herbatki, teraz już herbat nie pijam, nie chce mi się i co, who the fuck,
Attack My City. Czy wyjdzie się go bronić? Oby. Ja już tam pędzę naprawdę szybko, tak jak tylko to jest możliwe, bo jak utracę Hamburg, no chyba nie wiem, ludziska, pójdę się przeżegnać, naprawdę, no bo oni możliwe, że będą go bronili. Kazimierz Kujawski, no siema Kazimierzu Kujawski, bym cię chętnie sklepał, ale są rzeczy ważne i ważniejsze, a z ważniejszych zdecydowanie jest moja wspaniała osada. To momento, co to oblega, co za fiuty? Oho, i to, dobra, jakaś armia Henryka III Białego. Więc, bierzemy armię od najtańszych, no i cyk, 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 cyk. Będzie fajna bitka przy okazji. Cyk, 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 no tyle wystarczy, no więcej nawet nie mogę. Oby się miasto jeszcze trzymało. Mamy, słuchajcie, miasto spokojnie się wybroni. Tylko nie wiem, czy znowu nie będzie bitwy kraszowało, bo to są, wiecie, te okolice Hamburga. Wcześniej pamiętacie, że był z tym problem. Był z tym niemały problem, ale zobaczymy, może teraz będzie lepiej. Oby było. Bo chyba wsparcia z miasta nie będzie. Dobra, obrońców jest dużo, to się widzi, że ktoś tam z kimś pizga. No i Anhalt Castle, zobaczcie, został zdobyty. No, gdybym go zdobył, bym się nie obraził, bo by się, wiecie, przydał dla naszego nowego wasala, naszego nowego zakonu, tak? Może zmienimy nazwę Hamburga na Królewiec, kurde bele. Co by na to? Wiem, że to nie jest Królewiec, ale byłoby fajnie. Dobra, tutaj widzę, że jest wciąż wymiana ognia, jeszcze szturmu nie było. Idzie armia, jedzie armia. Panowie, czekajcie. Wait a moment, I will be... Ataker, dobra, teraz. O, patrzcie, co się gromadzi. To będzie wielka bitwa. Tylko akurat noc jest, to poczekajmy sobie do rana, co wy na to? Żeby była taka fajna bitwa o świcie. Dobra, teraz ruszamy. Let's go, uwaga. 1200 żołnierzy, prawie 1300 żołnierzy na 627. Oby tylko błagam, żeby to nie skraszowało. Zrobię sobie teraz zapis. To jest już odcinek 26, naprawdę? Kurde. Jak to szybko poleciało. Ale wiecie co, pomysły, koncepcja na kampanię, oj, boleśnie, Marco Polo jest w porządku. Kiedyś może to jeszcze powtórzyć, powiedzmy w czymś innym. Może właśnie wyjdzie modyfikacja na tutaj Europę i Azję całą w XIII wieku. Może będą lepsze mechaniki, bardziej roleplayowe. Wtedy byśmy sobie to tak zagrali, nie w takim klasycznym stylu, jak się gra w Bannerlordzie, typu podboje i tak dalej. Tylko, no tak, oj, zobaczcie, jest fajna pogoda. Znaczy, klimatycznie, ale w sensie, że nie skraszowało, to chciałem powiedzieć. No to co? No to w sumie, wiecie co? Niech każdy robi co chce. Szkoda, że tu ja pierwszy nie zaatakowałem, tak miałbym to całe dowodzenie. No więc tak, moja armia, no już dałem pod dowodzenie, żeby nie było. O, jeszcze raz F6 sobie klikamy. Command off, nie. Chciałbym, żeby... O właśnie, żeby tak było. No i teraz oni mają rozkazy. Szkoda, że nie mogę im tych rozkazów wysłać tak indywidualnie. Tylko, że zawsze na F6 one automatycznie rozdają. No to co? Wrogów jest, zobaczcie, dosyć dużo. Mają sporo jazdy. My te jazdy mamy... No... Podobną ilość, ale de facto... Aha, bo jest obecnie 500-500. O, to będzie wyrównane, nie? Zobaczcie. To z kim jedziemy? Z konnicą czy z piechotą? Ja myślę, że z piechotą, wiecie co? Albo ja bym tak z tyłu sobie tutaj jechał. Bo wolałbym się walczyć troszkę w zwarciu, bo tutaj... O, dobra, jedziemy do konnicy. Kawaleria, do boju, tylko to jest ryzyko, że padnę. Nie chciałbym, bardzo bym nie chciał paść. Ale chociaż jednego gościa z coacha bym dziabnął, co wy na to? Wiecie, zawsze jeden kill, to jest już coś, nie? Dobra, x... O, ten koń, zobaczcie, what the fuck, jak go wybiło. No, nie za bardzo o to mi chodziło, drodzy państwo. Ach, też nie o to. Ale jest krwawa jatka, nie? O, jatka krwawa jest naprawdę bardzo. O, ale dostał, pięknie, widzieliście? Jak się nadział, ale to było płynne w ogóle, jakiś mongoł. No i co, piechota plus łucznicy. No jeszcze zobaczcie, powoli się zbliżają. Nie, chyba co, będę walczył może konno, ale w zwarciu sobie na to. Jak taki dowódca będę tutaj naszych ludzi asystował. I ktoś się do mnie, kurde, przepraszam najmocniej, dobija. Wybaczcie najserdeczniej, już jestem, ale musiałem odebrać. No to co, podchodzimy, zobaczcie, piechota się nie męczy, powoli, ojojoj, tylko się właśnie boję takich, kurde, nie! O, dobra, przeżyłem, ale było blisko. Co z naszą konnicą? Czemu, że konnica nie broni naszych flank? Co to ma znaczyć? O, w ogóle tu jakiś, zobaczcie, pajac ze sztandarem. No, trzeba by go, kurde, skasować, ale chyba zejdę z konia, bo troszkę, nie wiem, nie czuję się zapewnić na tym wierzchu. No nie, ja sobie schodzę z konika. Oho, zobaczcie, tu ładniejsza piechota. Mieli każdego, kto obok się przedrze. No i fajnie. No co, to mi proszę wywalić. Do widzenia mi z tym. Ja chcę mieć mieczyk i tarczy i ewentualnie to, co mam z tyłu, tą broń żywcową. No i ruszamy. Fajny jest ten medalion, no nie? Troszkę tak nie leży za ładnie na szyi. Jest tak, ta tekstura taka średnia, ale no nie ma tragedii. I obecnie, o dziwo, wygrywamy. To ja myślałem, że Polacy mają lepszą tutaj jakość, a widzę, że jednak nie. Zobaczcie, German Banner Knight, ale też, co ciekawe, nie musiałem tej armii robić, bo i tak nasi ludzie by Hamburg wybronili. Ale ważne, żeby zrobić to szybko, bo... O, to ładnie wygląda, zobaczcie. Żeby szybko się tym zająć, bo mój granizon za bardzo nie poginął. O, kuźwa, panowie, uwaga! Dobrze, ale go, zobaczcie, nadziali pięknie. O, jak oberwał, jak się w ogóle złożył, jakby jakiś udar w niego wstąpił. Oj!
Oj, może wezmę to, bo to ma troszkę większy zasięg, byłoby mi nieco łatwiej. Ale patrzcie, każdy konny, jak próbuje się wbić, od razu ma lipę. No, dawajcie. No, ale to jest, zobaczcie, natłok, kurczę, ciosów przeróżnych. A ci się w ogóle wycofują. No nieźle, ta woda w ogóle bardzo realistyczna, no ale kurczę, no, wiecie, moderzy to zrobili, tak? To jest mod. Nie będę na to narzekał. Gdyby zrobili to autorzy, no to spoko, ale że to jest mod oddzielny, no to chylę czoła i tak, bo to pewnie kawał roboty było. I teraz nasza jazda, zobaczcie, dobije tych niedobitków. Albo to jest piechota, która, nie wiem, nie cofnęła się na rozkaz, albo to jest jazda, która straciła konie, nie wiem. Wiem na pewno, że sobie ich dorwiem, a to jest, zobaczcie, najlepszy rycerz sycylijski, elitarny. Był. Jaka muza w ogóle? Co to jest za muza? Słyszycie to? Tego nie było. Taka typowo średniowieczna muzyczka teraz leciała. Taka zachodnioeuropejska. Tego na pewno nie było co chwilę temu. Taka trąbka była, prawda? To musi dodać w jakimś patchu w miarę takim nowym. W miarę. Bo raczej wątpię, że to jest z moda. Chociaż może z moda właśnie. Ale jak kiedyś grałem, to na pewno tego nie słyszałem. Na pewno nie. No w ogóle się wycofują jakaś. Może to jest, zobaczcie, strategia. Chcę naszych ludzi zmęczyć. Ja tu idę na przodzie. Może w ogóle poczekasz mi się... Ta postura naładuje, ale nie, ona i tak się ładuje, zobaczcie jak biegnę. To widzę, że niczego to za bardzo nie zmienia. Ale to pięknie wygląda, kiedy mają, zobaczcie, na plecach te swoje piki i tak dalej. Bo co to jest w ogóle za jednostka? To są włócznicy. I to są te ich włócznie, to są takie piki typowo antykawaleryjskie. Tak, gdzie on się w ogóle się wycofuje? Taka przeprawa długa. Ej, fajna bitwa, trzeba troszeczkę, wiecie, pobiegać. Do tego wroga się dostać. No i jest okej, okay, jest okej. Okay. O, każdy, zobaczcie, biega powoli, deszcz spowalnia, jeszcze ciężkie zbroje, no nie ma co się dziwić. Pewnie nie każdy ma tą atletykę jakoś rewelacyjnie wyszkolną. No i kurde, taka sytuacja, taka właśnie, a nie inna. Ten jakiś tam wiking, w tych spodniach dosyć charakterystycznych. No kolego, chodź, chodź, już nie uciekniesz, niestety. Jak ja cię nie złapię, to złapię cię jakiś konny. No ale widzisz, że on jest nawet szybki, zobaczcie, biegnie dosłownie, no, o kurde, szybciej niż ja, albo w takim samym tempie. No, no i pada. Wiecie, to sobie coś się, wiecie, przedziera jak taka maszynka do mielenia. Jak tylko coś dotknie tej naszej szarańczy, od razu ginie. Czy to konny, czy to piechota, od razu. W sekundę giną, bo tu mamy tyle żołnierzy sprawnych, z dużą posturą, którzy biją wielki damage. No, widzę, że w ogóle mam, zobaczcie, rękawice na kolor zielony w prawym dolnym rogu. Nie wiem, co to oznacza, że one są takie, które mnie nie obciążają, bo ogólnie biegam powoli, zobaczcie. Czyżbym miał hełm, zbroję na ramienniki i buty za ciężkie? Nie wiem. Nie wiem tego, ale wiem, że troszeczkę, zobaczcie, nasza formacja ucierpiała i lekko nasz szyk nie jest taki fajny, jaki powinien być i wyłoniła się wroga armia. Armia Polski. Chodź, kolego. Masz jakiś, widzę, że fajny berdysz. Ja to będę ostrożnie, bo nie chcę przypadkiem wyrwać. Oła, ja pierdolę. O właśnie, właśnie. Dobra, cofam się lekko. Zobaczcie, jedno obrażenie. Jeden damage, a mam fajny pancerz. Co nie? I mnie to tak skasowało. Mega mocno. No ale nic, spróbujmy jeszcze kogoś tutaj wyhaczyć tak bezpiecznie. No ci kolesie z tymi berdyszami, z tymi toporami są mocni, bo jednak, wiecie, cios od nich w łeb, no to jest kurde po kolesiu, tak? O, blisko było, żebym padł. No ostrożnie. Cofam się, dostał i to prawie łącznie to dostał. Oj, 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 nie, 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 tam nie, wpychaj mnie tu, kolego. Dobra, panowie, do tyłu, musicie się cofnąć, mam low HP. A w ogóle tam jaką ładną szablę widzieliście? To był... Italian, Włoch, zobaczcie, czapelkę miał. Dostał, dobra, leży uszkujnik jakiś meksykański. Dobra, cofam się lekko. No, tutaj bitka jest naprawdę ciekawa. Bardzo mi się podoba ta modyfikacja na tę bitwę. O, i zobaczcie, szarża kawalerii. No, to ta flanka zostanie, zobaczcie, szybko pokonana. Uważam, że te bitwy na tym modzie są znacznie ciekawsze. Nie są takie chamskie, wiecie, jednostki się tak nie wyrzynają w parę sekund. Tylko faktycznie, jak jest to zbliżenie, no to jest ciekawie. Czuć, wiecie co, ten tłok, że jest tak tłocznie tutaj. No i tutaj widzicie, że jednak, zobaczcie, w zwarciu nadrobili. Widzicie? Nadrobili to mocno. Zabili 200. A nie, to my wygrywamy. Czekajcie, to my wcześniej przegrywaliśmy. Tak, na początku przegrywaliśmy, a teraz chyba nie, nawet nie wiem. W każdym razie teraz wygrywamy. No, a wróg się wycofuje. Tam są strzelcy. Może będę szedł starczą, bo dosłownie jeden bełt w głowę albo strzała. No i jest ponojanie. Ponojanusie. Uczynicy tam, widzę, że też, zobaczcie, snajpią uciekinierów. Fajnie, fajnie. Sobie na chwilę kliknę T, żeby mi sama postać szła, a ja sobie lekko włosy poprawię. To jest taki fajny protip. Już wam o nim kiedyś mówiłem. No i łucznicy w zwarciu, to już, zobaczcie, szybko będą ginęli. Tylko nie mogę go to nawet, zobaczcie, wyhaczyć. Jest taki tłok. Chodź, chodź. Chodź, ma tą tarczę, ona go bardzo chroni, zobaczcie. Bardzo ona go chroni. Oj, mamy rozkaz, żeby się cofnąć. Dobra, cofam się, drodzy państwo.
W lewym dolnym zobaczcie, są te rozkazy. No to ja oczywiście wykonuję, trzeba się przegrupować. No, oni też się, zobaczcie, przegrupowują. No, ale to może jednak zrobię taki myk. O, a propos. Faraonie, podobno, ma pojawić się system dokonywania odwrotu dla jednostek, tak, że oni idą w ten sposób, czyli idą jakby przodem do wroga. Nie tak, że się tak cofają i biegną i mogą wyrwać flery, tylko normalnie idą tak, jednocześnie walcząc. I to jest zrąbiste, że można jednostki wycofać, ale no nie tracą przy tym wszystkich, tak? To jest kozackie. No, cofamy się, ale już jestem, zobaczcie, wolny. Wolny i ranny. Hełm cały we krwi, zbroja no też bardzo przesiąknięta. No, kolczuga najwidoczniej nie daje rady, niestety. No i zobaczcie, konie łucznicy mają atakować, a kawaleria broni lewej flanki. Komunikat w lewym dolnym. No panowie, widzę, że się cofamy tak potężnie, tak już normalnie, nie jest taki odwrót taktyczny, taki po prostu cofamy się. Nie wiem po co w sumie, ale a, bo to widzę, że ich chyba... Albo się komputer wycofuje, zobaczcie. Komputer się wycofuje poza pole bitwy. Czemu nie ma rozkazu, by je gonić konnicą? Nie no, panowie, nie no, wszyscy, lecimy. Tak, tak to nie będzie, drodzy państwo. Każdego, moi żołnierze, pod moim dowodzeniem, niech wszyscy je tam jadą. No to się wróg, zobaczcie, wycofuje. A to się wycofuje tak, no właśnie, już są wszyscy przy krawędzi, że oni nie trafią do niewoli, tylko po prostu uciekną sobie. No mądrze zrobił, ale ciekawie, wiecie, to już nie było tak zawsze chyba w historii, że bili się co do jednego, tylko faktycznie jak już jedni wygrywali, formacja została złamana, to już wygrana była przesądzona, tracąc przy tym jakieś tam... Często nieduży procent, z 10-20% armii, a reszta przeżywała. Wiadomo, masa rannych, tak? No to obecnie co? Zginęło u nas, zobaczcie, 75, u nich 200, nie liczę oczywiście rannych. Z czego z mojej armii poległo troszkę gizarmerów, dwóch łuczników i jeden włócznik. Jest okej, okay, jest okej. Okay. No i najważniejsze, Hamburg wybroniony. A taki ładny longbowman, francuski. Francuz, kurde, z łukiem. Jakby to Anglik zobaczył, to go wyśmiał. Kolego, ty na koniu musisz jeździć. Siemano, jestem Marco Polo. Ciebie, kolego, puszczam. Panie Samborze Tczewski, bierzemy twoich jeńców oczywiście. No i wszystkich obowiązkowo awansujemy. Nie wiem, czy to jest mądre, że robię samych kuszników. Ciężko powiedzieć, bo uczniowie też są fajni. Ale na razie robię takich. Dobra, save'a robimy. No i jeszcze można by go dorwać. I tym razem... No właśnie, jak to wygląda? Bo on, zobaczcie, się wycofa. Ale możemy go od razu... A tylko 304. Łe, to już... Chyba na spokojnie, co? Chyba, że mi się podda, poczekajcie. Dobra, nic tu nie zrobi. No to automacik, cyk, do widzenia. Dobra, mamy gościa zarąbany, łupy koniecznie bierzemy. I wracam sobie do miasta, które straciło troszkę żołnierzy. Oj, straciło, zobaczcie. Tutaj jest właśnie mój ziomeczek, Blacktooth. Bierzemy pana Blacktootha do armii. No i pana Blacktootha myślę, że wysyłamy z karawaną natychmiast. Kolego? Panie Blacktooth, tak jest, bierzemy, bo ten Gil Blood X to jest nasz chyba ten wojownik fajny, prawda? Chyba tak, czy właśnie jeńców sprzedałem? Chyba tak, fuck, nie miałem tego zrobić. Dobra, keep, idziemy sobie do garnizonu i oddziały posortowane od tierów oddajemy. Ciach, ciach, co my tu mamy jeszcze? Mamy tych ziomali. Mamy jakichś, zobaczcie, bałkańskich najemników, tych najemników. Reszta myślę, że może jak na razie pozostać, przecież jeszcze mi kroci tych oddać, o! Dobra, no i jest coraz lepiej. Mamy tu w ogóle w lochu, wow, masę Polaków, bardzo dużo Polaków. Ma na mnie też misję, kolega. No to obecnie Polska jest osłabiona. To w sumie nie jest dobry moment na zaczęcie państwa własnego, bo... O, mam też level upa, to spoko. Bo, jak dla mnie... No to, żeby własne państwo założyć, to właśnie nasze państwo, na którego terenie chcę założyć, powinno być osłabione. Powinno być, dobra, damy ci to, szefie. Tobie to jest nasz potężny wojownik, który operuje bronią drzewcową. Damy... O, to jest fajne, zobaczcie. Fajny bonus. Mniejsze morale. Ja chyba wolę umiejętności, bo jednak to się przełoży na zwycięstwo bezpośrednio. No i Asenka. Dostanie ode mnie... tutaj, dobra, tam rzecz, fajnie. Zapis F5 musi być, bo Hamburg jest podejrzany. Zerknijmy od razu, jak tam miasto się rozwija. Czy już... Budowa murów postępuje. Pokaż mi to Manage Town. Tak jest, w ogóle mamy tyle kasy, zobaczcie. Tyle siana tutaj wpakowanego, prawie 100 kapci. A jak ma się sytuacja na północy? No i też niestety jest ta kultura sycylijska, czego wcale dumny nie jestem. Przy okazji... Wiecie co? Nie wiem, czy bym sobie nie postarał się zdobyć Pragi, mając już taką armię pod sobą. Co wy na to? Bo... O kurde.
No powiem tak, to brzmi na fajną bitwę polową, bo akurat oni to oblegają, więc może druga armia, która nam pomogła obronić Hamburg, tutaj się dołączy, no i ruszymy na nich z dużą przewagą. To w takim razie byłby fajny odcinek, bo byłby pełen dużych, fajnych bitew. Kto jeszcze ma awans? Ty, ziomeczku. Okej. Okej, trzymaj tą opcję. Czy ktoś jedzie to bronić? Halo, halo, halo. O, widzę, że już to zdobyli i mi grę skaszowało. Ajajaj, wracam do was za moment. Całe szczęście, że był dosyć świeży save. Oby tylko znowu mnie skraszowało po zdobyciu tego zamku, bo jak on upadnie i kraszuje, to mamy duży problem, ale chyba nie. Troszkę się tutaj oddalmy. O, i wcześniej już raczej teraz by skraszowało. To tak, pytanie, kto będzie chciał go odbić? Bo prawdę mówiąc, ja bym chciał mieć go dla siebie. Dlaczego? Ano dlatego, drodzy państwo, że wtedy go zagarnę na właśnie swoją rzecz, no i wówczas komuś go podaruję, jakiemuś lordowi, tylko poczekajmy jeszcze, aż się troszeczkę, wiecie, ta armia oddali, ja to zdobędę na szybkości, wiecie, błyskawicznie tak szybko, jak tylko się da, potem będziemy musieli uciekać, więc nie wiem tylko, gdzie oni się udali, którędy. Dobra, na pewno teraz zaczynamy szybko, jak tylko się, wiecie, obóz wybuduje, to natychmiast szturmujemy i natychmiast zagrałem to dla siebie. A więc cyk, bierzemy, oho, jest za nami dziad jeden, no i zobaczcie, kurier chciał takiego deala zrobić, niech mu będzie, niech to więc zrobi. Ja od razu prowadzę oblężenie, prowadzę atak. Let an assault! Let an assault! Dowodzimy oblężeniem. Szkoda, że nie da się jakoś odłączyć z tymi naszymi włościami, z miastem i dwoma zamkami. Teraz się tego zdobędziemy bez wojny. No ale no, kurde, no kto by mi normalny dał z Afryką taką osadę? Raczej jest to normalne, dlatego zależy mi, żeby właśnie zaraz na przykład ta armia, ci żołnierze nasi zostali schwytani, na tym mi zależy, bo chciałbym i samą Polskę, i słabe cesarstwo, żeby powstał silny zakon. Wiadomo, Polska musi być silna in real life, ale no w grze tutaj, jako że jesteśmy po innej stronie barykady, no to wolałbym raczej inny interes. Dobra, no tak, no mury są w miarę niskie, no strzelcy na spokojnie nawet mogą wroga zdominować, mimo że jednak ten, który strzela z muru, no ma dużą przewagę, tak, nasi spod murów na pewno sobie poradzą dobrze. Fajnie, to piechota, zobaczcie, maszeruje. Maszeruje i tutaj chcemy, widzę, się przebić. Jak w ogóle dziwnie to wygląda, zobaczcie. Mogę ten konno, mogę przejechać konno, fajnie. I no nie może to jest jakieś dziwne przejście. A, to są takie drabiny niskie. Oj, to ten zamek jest do dupy. Jego łatwo zdobyć. Zobaczcie, dosłownie parę kroków na drabinie i już się go zdobywa. To, no, nie zdążą, nie zdążą. Już idą, ale nasi się troszkę dropną, tylko jakby się reszta nie bagowała, byłoby super, to się nieco bagować zaczyna. Ale tu wejdę z tarczą, od razu, wiecie, przytulę do tarczy. Dostał i zginął Sycylijczyk. Dobrze. Ja się tutaj wróg przytulę i lekko ich tutaj potankuję, postaram się przynajmniej. Dobra, no ładnie oberwa całkiem. Ładny dips nawet. No, muszę go starczyć. O kurde, ale mnie... Dobra, powiem tak, komputer zrobił to po prostu perfekcyjnie, widzieliście. Chciałem zrobić zamach. On mnie tam czytam zbejtował, że niby atakuje. I szybkie dźgnięcie i po zabawie. Ale mnie zrąbał. Ja już chciałem, wiecie, starczy uderzyć, ale on taki zrobił dziwny zamach, że mnie zbejtował. A on komputer czasem robi takie myki. No okej, okay, no i tak to było małe oblężenie, więc nie ma straty. Gdyby to była duża bitwa wtedy, no troszeczkę bym się zasmucił. A tak, to na spokojnie. Trzeba to od razu zdobyć. Bierzemy wszystkich tutaj żołnierzy. Każdego ode mnie awansujemy. Na razie robię armię kuszników. Potem sobie zrobimy test, jak będzie lipa, no to będzie można przetestować, jak to wygląda. Uuu, fajny pancerz. W sytuacji, gdy mamy już łuczników. No i powiem tak. Jest to średnia osada, ale mogę spróbować w niej się bronić nawet... No tak, no próbujemy też się bronić, czekajcie. Chcę iść za zamku, oczywiście to jest w końcu mój zamek, jak go zdobyłem. No i ci goście chcą go, zobaczcie, oblegać. To może się jednak cofnę, co? On mnie chce gonić? Nie, on chce zdobyć zamek. No to ja lekko tutaj uciekam i... No jednak nie chcę mnie... O kurwica, jasna. Dobra. Ojojoj. Ojojojojojoj. Kolego? Pytanie za 100 punktów. Czy możemy pogadać? No dobra. Czy możemy zrobić taki myk? Nie możemy. A czy możesz mnie puścić za pieniążki? Możesz mnie puścić za... O ja pierdolę, nie możesz. Dobra, w takim razie robimy taki dziki myk. Bardzo brutalny, ja wiem. Jestem tego świadomy. Ale no Janus robi tu lekki, że tak powiem, sabotaż. Oddaję zamek, ale no muszę przetrwać. Niestety nie ma innej opcji. Czasem trzeba się tak wycofać. Troszkę żołnierzy mi to poległo, ale nie tak dużo. No i głosowanie na zamek. No pewnie ja go zdobędę. Nawet nie zdobyłem go, zobaczcie. Ale mędy. Dobra, to sobie odbijajcie. Jak nie mój będzie, no to kij z tym.
Jest w porządku. Ja zatem lecę bardziej na północ. No, już go zajęli, już go zajęli. Dobra, zróbmy w ogóle zapis po tej całej akcji, po tym przedsięwzięciu. Zobaczmy, ile mogę też mieć dostępnych żołnierzy. Mam slotów z 50, tak? 50 jeszcze, no około 60 tam slotów mam możliwych to do werbowania. Na pewno chcę to zrobić, ale zobaczcie, ile on chciał kasy za to, żeby mnie puścił dużo. Dlatego widać, że kasa jednak no jest naprawdę, naprawdę istotna w tej grze. Bardzo jest istotna. Dobra, osada i jest też, widzę, że misja w osadzie. No misję powiem, że chętnie bym sobie jakąś tam dziadną, jeśli byłaby fajna. Tylko to są włoskie. Jezu, bo teraz się te pozmieniały te kultury teraz. Fuck. Pozmieniały się te kultury. I gdzie jest teraz kultura niemiecka? Czy gdzieś pozostała kultura niemiecka? Pokaż mi to. Uwaga. Sycylijska. Sycylijska. Ja pizgam. I teraz chyba sobie zrąbałem. Czemu to jest kultura sycylijska? Bo? Dlaczego? A co z niemiecką? Ja pizgam. Ale tym modem odwaliłem, wam powiem. A tu jest jaka? No to jest francuska, tak? A czemu to jest sycylijska? Dlaczego aż taka jest? O co tu chodzi? No tak jakby, wiecie, ci wszyscy tutaj lordowie byli kultury takiej. Nie, może to chodzi o to, że ja tu jestem i dlatego tak się zrobiło? Ciężko powiedzieć, a Polacy jak tam mają? No Polacy mają swoją kulturę, no to coś się zbagowało. Dobra, no to będzie to zbagowane do momentu, aż... No nie oddzielimy się, a jeszcze oddzielić się raczej nie jestem w stanie, nie jestem na to jeszcze gotowy. Na spokojnie, no i zamek zobaczcie, nasz jest oblegany. No dawaj mi wszystkich, których mamy, no w sumie Sycylijczycy mają też spoko jednostki. Nawet pasują, bo tam mają jakieś tam krzyże. I zobaczcie, to oblega jakaś armia, dosyć duża, co to oblega? Pokaż mi to, to jest oblegane przez Kazimierza Kujawskiego! Kazik, siemano kolano! Kopela, tośmy się dawno nie widzieli, no. Dobra, wioska, cyk, o, patrzcie, dużo jednostek, oj, dużo. Gdyby się dało zmienić kulturę tych jednostek, które werbujemy. Tak, wiecie, już z tych, jakie posiadamy, to byłoby super. Dobra, kolonia i możemy z tym, co mam, wrócić do Hamburga. Bo tu pewnie też będzie dosyć dużo. O, zobaczcie, mój ziomal. No to tak, cyk, pyk, ciebie kolego zgarniamy i nie wiem, czy mam już maksymalnych właśnie slotów. Mam, no ale zobaczę, czy tu jest coś fajnego i są akurat fajne jednostki. No może bez tego łucznika. Przy okazji bym chciał tutaj wysłać jakiegoś kupca. To jest właśnie potężny merchant, czyli właśnie kupiec. No to wysyłamy. Ma to być ten pan... A, to jest ten nasz najlepszy. The Lucky Pelbard. On jest dobry. On jest bardzo dobry. On jest... O ja pieprze. Ale bym mi skliknął. Dobra, cofamy się. Do tyłu. Może tędy przejadę naokoło przez to wzgórze. No, kurde, co tu się dzieje w ogóle? Ale tych Polaków się pojawiło... No, mega dużo. Nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żeby się oddzielić. Co ty myślicie? Bo wydaje mi się, że Niemcy są osłabieni. Wydaje mi się, że cesarstwo jest strasznie słabe. A Polska ich dosłownie masakruje. I to bardzo masakruje. To czekajcie, ja myślę, że w tej sytuacji ja bym spróbował zrobić taki właśnie dziki myk, ale zrobię to najpierw na save'ie, dobrze? Bo, już wam mówię dlaczego. Otóż dlatego, chcę wiedzieć, czy mi się zakończy wojna z Polską. Bo jeśli się wojna z Polską nie zakończy, to poczekam, aż się zakończy no, wojna, wiadomo, naszej frakcji z Polską. Dlatego, że cesarstwo teraz mówię w tym sensie. No tak, garnizon na pewno. No bo Niemcy są osłabieni, na luzie raczej. Cyk, są ci mena w Lietonii, oni są, kurczę, ryzykowni, te jednostki. No są lekko ryzykowni, bo no, to jest oddział już jakby nie było troszkę zbagowany. Nie powinno go tutaj być na pewno. Dobra, to jest elitarny, tego też sobie odrzućmy. No tych lansierów, zobaczcie, trochę mam. Są w porządku. No to co, zróbmy to i oficjalnie zakładamy własne królestwo. To jest ten moment. Dobra, Leave Kingdom, Keep All Holdings, tak jest. No i jest wojna też z Polakami? Nie, no to okej. I teraz tak, jak się zakładało własne państwo? Ja pamiętam, że trzeba było z kimś zagadać chyba, no nie? Już chyba trzeci raz dzisiaj powiedziałem no nie, albo może i większy? Okej, no jest to niby wojna śmieszna. Poczekajcie. Klan. Gdzie był ten przycisk? Gdzie on, kurczę, był? Nie mam dlatego pojęcia. Wiem, że z kimś trzeba było zagadać, ale z kim się trzeba było zagadać? Coś było. Ha, o Jezu, teraz wam powiem, że w życiu sobie tego nie przypomnę, o co to chodziło. To było chyba, a to nie było przypadkiem tak, że ja musiałem zagadać, w ogóle mi zmniejsza się liczba jednostek, które mogę mieć. A wiem czemu, no jasne, bo wiecie, edykt straciłem, no to chwila, to tak. Keep, musimy troszkę oddać żołnierzy do garnizonu, na pewno. No to sobie ciebie kolego oddajmy, możemy tych kuszników oddać wszystkich, dosyć dużych się tu zobaczcie pojawiło. Całkiem spora ilość, tych sobie wyrzućmy, jeszcze możemy ciebie, kolego, ciebie. I tak, ja chciałbym natychmiast zobaczyć, zagadać do mojego towarzysza.
Nie wiem, czy mogę do mojej żony zagadać? Możemy? Halo, 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 panieneczko. Będziesz moją następczynią oficjalną. I dyskusja, jakaś gierka, pozycja w klanie, mogę dać ci coś nowego. Nie no, to jest zajęte. Z kim się gadało? No z kim się gadało? Było coś takiego, ale z kim? Kurde, bo dawniej ten znacznik był gdzieś tutaj, wiecie, Create Kingdom, czy coś takiego. A to zmienili. Zmienili. Ja nie wiem, czy to nie jest jakoś teraz przypadkiem takie ciężkie. Tego nie wiem, ale już się dowiaduję. Na szybkości to wpisuję, wiecie, w Google, że nawet odcinka nie zatrzymuję, bo nie ma sensu. Bo i tak jestem w stanie to zrobić już tak od razu, tak naprawdę na widelcu, więc muszę mieć na pewno poziom klanu czwarty, to jest raz, i muszę... Co muszę zrobić? Ja wiem, co muszę zrobić, gra mi tego nie mówi. Dobra, myślę, że teraz po prostu zakończę ten odcinek i zabieram się za nagrywanie kolejnego, w którym już założymy własne państwo, a więc na razie żegnam was, hej hej!